kupy! Walimy się! Kiedyś wrócimy do magów. Spoko opcja. Możemy tu się przynajmniej przespać. Gdzie była ta babeczka, która właśnie... Zanim zapytasz, tak, moi przodkowie parali się magią i nie, nie chcę o tym opowiadać. Tak, wiem, że kiedyś w zimowej twierdzy aż roiło się od moich pobratymców, ale nie obchodzi mnie, gdzie oni się wszyscy podzieli. Okej. Czy odpowiedziałam już na wszystkie twoje pytania? Ha, no najważniejsze nie. Ale wydaje mi się, że nawet chyba nas by nie przedstawiono. Nie, chyba nie. Brelina Marion z rodu Telvanni. Jako pierwsza z rodziny opuściłam Morrowind. Teraz uczę się tu magii przywołania. Tylko to się dla mnie liczy. Na pewno nie podoba mi się sposób, w jaki na mnie patrzy. Nie mam pojęcia, czy oczekuje, że wylecę w powietrze, czy że spróbuję go zamordować. Ale w każdym razie na mnie ufa. Okej, a co wiesz na temat Sarthala? Niezbyt. Tylko tyle, że te ruiny są bardzo, bardzo stare. To było chyba jedno z pierwszych ludzkich osiedli w Tamriel. Tamriel. Dobra, w sumie tyle. Do następnego. Zajmuje się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi bójkami. Robi się poważne kosturowe zamieszanie. Robi się zamieszanie z tymi kosturami. Myślę, jak to ogarnąć. 12 rano, to krótka drzemka, no. O nie, te kostury nie pozwalają mi rozpocząć jakiegokolwiek questa. Chcę po prostu z tym goldem mieć jakąś poważną sumkę. Te kostury jakby, wiesz, niepotrzebne mi są. Przedmioty, pożywionko, trzeba porządnie się nażreć. Moja kariera w Akademii zakończyła się dawno temu, ale wolę... Jeśli będziesz czegoś potrzebował, napoje dla spragnionych, strawę dla głodnych. Miłego dnia. Milusińskiego. Przedmioty. Żelazna strzała, Kostur Hasedoki. Kiedyś znajdziemy coś. Ona ma jakieś ograniczone trzymanie rzeczy? Będę dźwigać. Ma jakiś ograniczony plecak? To jest warte 3200. Po prostu jednego czarodzieja się kiedyś na przykład wszystkich mikstur zdrowia opróżni czy coś i jakoś się to... No albo po prostu 500 tu, 500 tu i mamy 1000 golda, o tak. A właśnie, jest jeszcze taka opcja na przykład zresetować punkty, które się rozdaje? Wędka? Będą momenty, że będziemy łowić ryby. Jest 20 ryb do złowienia. Pod koniec gry, tak na końcu. A, to my do końca nie dojdziemy. Trzeba rozważnie rozdawać te zimowa punkty. Twierdza należy... Tak, jasne. Dobra, teraz muszę szukać konno, bo ja tu przyjechałem konno. Dobra, idę sprzedać jeden kostur tutaj. I potem drugi kostur tam i mamy po 500 golda i wyjebane. Nie? Wszyscy... Nie, to nie. A co to jest? Spotka się z Niepotar Sartal. Co to jest za zadanie? Dotyczące czego? Tej pewnie magii, tak? Tej magii. Podziemiach Sartal. Tarnie poprosił uczniów, by czekali na niego Niepotar, czyli miejsca, które Akademia prowadzi intensywne prace wykopaliskowe. Więc możemy na razie... Oczyści, zaginiony w akcji, różne. Było zadanie, porozmawiaj z Aventem, uwolnij nimfę, ale było coś takiego z tym gościem, co tam dziewczynę stracił, tak? Droga głosu. Gdzie to zadanie jest? Ukradnij przedmiot, kostur, władzy dla... Nie. Porozmawiaj z Avantusem Artinią, uwolnij z Heroldem, dołącz do buntu. Nie dostałem tego zadania jakby. Pierwsze, ukradnij przedmiot, kostur, nie. Ten quest nie ma znacznika? Okej, okay. Ale ten quest ma gdzieś początek w jakimś miejscu, o którym on mówił. O jakimś miejscu on gadał. Zamrożone palenisko. Nieczęsto zimowo twierdzę odwiedzają ludzie tacy jak ty. Zazwyczaj przyłażą tylko elfy. Czego szukasz w zimowej twierdzy? Jeśli wiesz, co dla ciebie dobre, będziesz trzymać się z daleka od Akademii. Pękniny. Za tymi murami dzieją się niecne sprawy. Jesteś jarlem? Poszukuję pracy. Zimowa twierdza zatraciła większość swej historii, a wraz z nią większość potęgi. Mam zamiar to zmienić. Słyszałem pogłoski o miejscu ukrycia hełmu zimowej twierdzy. Tego, który nosił Jarl Hanse w pierwszej erze. Hanse był w linii sukcesji tronu najwyższego króla Skyrim. Mając ten hełm, mógłbym zyskać autorytet i posłuch innych dzielnic. Potrzebujesz hełmu? No to kurwa, easy. Dobrze. Gdy wrócisz, zapłacę ci złote. Cieniste sanktuarium. Dobra. A co jest w ogóle złego jeszcze w Akademii? Rozejrzyj się. Zimowa twierdza jest w takim stanie przez tych przeklętych magów. Siedzą w tej swojej wieży. Robią bogowie wiedzą co. I kto ich pilnuje? Strażnicy chodzą tam tylko wtedy, gdy nie mają innego wyboru. Chcę się dowiedzieć więcej na temat historii zimowej twierdzy. A o czym tu opowiadać? Większość miasta przepadła przez tych przeklętych magów. Pewnego dnia znajdzie się dowód wielki upadek. Na to, że spowodowali wielki upadek. O. Większa część miasta po prostu wpadła nie do morza. Nieczęsto zimową twierdzą... Ja mogę być takim uczniem, który robi psikusy mówi, w Akademii. Elfy są złe i nie można im ufać. Tak, elfy to kłamliwe skurwysyny. Musisz na nich uważać.
Zaglądnijmy jeszcze do tej akademii, bo w niej się kryje kilka questów. Poczekajcie, bo tu jest ukradnij przedmiot kostur. Tu są dwa questy na tej mapie. Tutaj jest ten quest. Nieważne, ile akademii zbudują, ani jak wiele pochłonie morze. Przeżyje ich wszystko. Co jest? Kurwa, on leży tutaj? Słyszałem, że Koril znowu narzekał na naszych klientów. Co z tego? To nasze gospodarstwo. W nocy muszę to zrobić chyba. Podobno uważa... Ale czekaj, co to za kurwa quest jest z dupy? To raz, dwa zadania. Malu Serot. Jest 7 po południu, czyli jest 19. No to tak... Za 6 godzin będzie druga... Jak 12 rano. No nie. Chuj z ty. To ty jesteś tym uczniem. Zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką bułkę. O chuj chodzi ze słodką bułką? Dzień dobry. Jeżeli przybywasz pozwiedzać, moim obowiązkiem jest służba u jarla, a nie marnowanie czasu. No to patrz to. To może się przydać. Pokażę ci parę sztuczek, jak owijać sobie wokół palca możnych. Do następnego razu. Niech otoczy i tyle? Cię światłość. Tyle? Czasu. Myślałem, że coś więcej będzie. No wiesz, że mi... No nie wiem. Tak naprawdę to nie znam nikogo z akademii. Może każdy tak... A to już nie chcesz ze mną gadać. Potrzebujesz czegoś? Niczego. Myślałem, że mi coś jeszcze powie. Jestem zwykłym psem na jego posyłki. Ale mam kolejny quest. Posiedzimy tu trochę. Ej. Ten quest jest daleko jednak. Mapa. Tak, to jest gdzieś tutaj. Co to jest? Cieniste schronienie. Ale jak ja mam dojść, dostać się? Przejdziemy się na spacer. Mikstury... No przecież kondycja powinna wzrastać. Przez mróz mi tak spadła. A, głód, okej. Okay. Może coś spotkamy? Przejdziemy się trochę. Co jest? Co jest? Ej! Wow! Dobra, spokojnie, wszystko da się wyjaśnić. Łuk! Walka! Bogowie, walka! Ale jaja! To stawaj do walki! Jest mój! Nigdy mnie nie uciekniesz! Chyba dostał! Jest bardzo wkurwiony! Do 100 000 złotych monet! Wylądował! O kurwa! Mam mocny łuk! Dostał! Znalazłem jego sobie część! Słaby kurwa ten! Do 100 000! Ona używa kostura magiów! Lidia! Jesteś kotem! Tak! Mamy go! Pogchamp! Kurwo! Holy shit! Mamy to, Lidia! Wciągamy go moc! Wow! Ale faza! Dziwnie się czuję! Lidia, użyłaś kostura mocy! Jesteś przecież kozakiem, może nie będę sprzedawał tych kosturów! Jest za zimno, musimy uciekać! Smok! Granat, smocza kość, dużo złota, ebonowa strzała, żelazne buty, miecz spoko, ale to jest niepotrzebne. Chociaż na sprzedaż, tak? O, buty zostawię. Zostały z niego tylko buty! Nie wiedziałem, że ta bestia może nas zaatakować z nienacka! Ruszamy dalej! Będą legendy o tych smokach mówić. Ale że tak, wilk? Kurwa, ale dożrzą! Kurwa, zrobię unik! Jebany! Skóra lodowego wilka! Nieźle! Widziałeś go? Ametyst, czarny klejnot duszy, pochowalny... Musimy mnie znaleźć pieniądze, musimy golda uzbierać na zajebiste rzeczy! Nie możesz założyć tego przy... A, daj! Tak, ona będzie targać smocze rzeczy. Będziesz smoczym... Ty przodem, ja za tobą. No, da żady biec? Dobrze. Lidia nosić rzeczy, Lidia silna. Dobra robota. A na padzie da się strzelać. Ta gierka jest dopierdolona. Ale najlepsze jest to, że jakiś mak w szmacie, co strzelał... Oh.
Kurwa, z zimna nie mogę strzelać. Nie możemy tu dalej przebywać. Sorry, chyba dostajesz ode mnie, co? Bo nowa szczała. No. Ty, słuchaj, za zimno tu jest, kurwa. Nie damy rady. Nie damy rady tutaj dłużej wytrwać. Spierdalamy stąd. Zamarzniemy tu. Musimy wracać. Regeneracja kondycji spowolniona, to nie. A nie powinno być coś, co mnie rozgrzewa? Że coś mnie rozgrzewa, nie? Nie ma czystej w tej grze, to może dobrze, nie? Ale widzicie, nie mogę mieć więcej zdrowia, bo ja zamarzam. Kurwa! Nie to! Wstawaj! Chowaj to pierdolone wszystkie rzeczy i... O, biegiem. Szybko do chaty, trzeba się ogrzać, za zimno jest nam. Kurwa! Tutaj. No, z tymi rzeczami nie pójdziemy, ale jest zimno, kurwa! Nawet mam... Całą zbroja się zamarza pod łokciami. I pod pachami. Jestem. A ta w krótkim rękawku! Te wrzaski denerwują ludzi. Dobra, kurwa, dobra! Dobrze. Cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. Proszę. Gierka jest... To musicie w to zagrać. I to nie jest płatna... To nie jest płatna transmisja. To jest... Po prostu ta gierka jest genialna. O, 100 razy lepiej. O, tak. I zobaczcie, moja postać jest zamrożona. 100 tysięcy parszywych kundli. Ale nie chcę się ten... zdrowić. Tak, jakby właśnie... To, że jest mi zimno, to po prostu mi zmniejsza pasek życia. On sam teraz się wszystko wyrówna. Fajnie jest ten element survivalu. Ja pierwszy raz gram tego Skyrima, dlatego... On jest u mnie obecny od początku, więc to też fajnie będzie ograniczać mnie w pewnym momentach przed nadmiernym zwiedzaniem. A, dobra. Tak czy siak, no nie możemy tu dłużej spędzić czasu, póki nie mamy dobrych ubrań. Chciałbym wrócić. Chciałbym wrócić do domu. Gdzie jest tutaj, widzowie, stajenny? Gdzie jest stajenny, który mnie tu przywiózł? Gdzie jest tutaj ten wóz? Proszę was, powiedzcie mi. O, już mi od razu zimno się robi, kurwa, no. Jak to, kurwa, nie ma? No jak to nie ma? O, kurwa. O kurwości świata. No to się podziało. Jakieś kłopoty. No kłopoty są takie, żeśmy to kurwo otknęli. Jeżeli przybywasz pozwiedzać, to możesz już wracać. Trzeba chcę wracać. Dobra, może tu jest jakaś knajpa, sklep, gdzie kupię tu ciepłe ubrania. To nieźle mnie widzowie wjebali na minę. Zajebiście. Dziwactwo ubirny, to jakiś burdel. Dom Karaladara. Jak ja stąd wyjdę? Kurwa, utknąłem w jakiejś jebanej zimowej wiosce. No zakopane, no. Zakopanym utkłem. Ale się porobiło. Tego widzę to normalnie banet. Od razu. Jak ja stąd wyjdę? Nie wyjdziemy stąd. Kurwa! Ale się odjebało. Nie, to się tak nie skończy. Zamrożone palenisko. Długi dom Jarla. Dziewictwo Brimy. Tu nie ma innych kurwa miejsc? Okej. Komnata osiągnięć. A tu czarodzieje. Oni na pewno się ciepło nie ubierają. Tu jest za zimno. Chodzi, smoki? Nie, zimno. Smoki to ja rozpierdalam w odkopa. W takim razie czeka nas wielka wyprawa. Wielka wyprawa. Zaraz sobie poradzimy. Jeśli będziesz... Jeśli chcesz... Zaspokójmy. Nie poddamy ten się. Apetyt. Pożywienie, dobrze. Składniki. Coś, co może rozgrzewa. Ja wiem. Lawenda, odporność na magię. A miałem tak... Kurwa. Miałem taką roślinę, która daje odporność na lód. Ale może czarodzieje będą coś mieli. To mnie rozgrzeje. Mój... O ile nie... Co? Nawet... Nie waż się. To jeszcze raz zapytam. Co? A drugi raz spytałem się, że za drugim razem się wkurwia. Problem jest też taki, że zobaczmy, mapa. Jak się wydostać stąd? Jestem tutaj, robię zooma. Którą stronę mam iść? Ten, gdzie są szlaki, żeby dostać się tutaj? Gdzie tu jest droga jakaś? Kurwa. A co to jest wichrowy tron? Gdzie jest wichrowy tron? To? Nie, to jest... Jakiś serdel, sartal. Wichrowy, o kurwa, co ty gadasz? Nie, no nie ma opcji. Czyli to jedynie tutaj jest transport. Ja nie dojdę, nie ma opcji, trzeba uzbroić się w zaklęcie przeciw zimnu, widzowie mówią. Trzeba się przygotować, nie ma chuja, patrz, zobacz jaką drogę przeszedłem, przebyłem i zobacz ile jak już mam HP mi zbija. A to jest najcieplejsze, nie, to są najcieplejsze rzeczy jakie mogę mieć. Nie ma frumanki, bo widzowie specjalnie napisali to. Nie dość, że nie osiągnęliśmy celu z tymi kosturami, to nie ma kasy i jeszcze kasa będzie wyjebana na powrót. O nie, mam gorsze informacje. Wiecie, gdzie jest ten nauczyciel, który kupuje te kostury? On poszedł tam do tego zadania. Toltfir poprosił uczniów, by czekali na niego nieopodal Sartal. Ja pierdolę, a on ma zwój ciepły. Ale to odjebałem.
Ale to odjebałem ciężko. Ten gość, który ma te jebane czary, poszedł kurwa gdzieś w pizdu daleko, bo jest moim nauczycielem. A jedyny moment, kiedy mogłem te zwoje od niego kupić, był kurwa no 20 minut temu, jak tu z nim gadałem. I pamiętam na koniec, jak wychodził, powiedział: kurwa, nauka jest kluczem do sukcesu. Młody zawsze głupi, dopiero na starość się przekonamy. I chyba chodziło o to. Kwatera arcymaga, nie? A gdzie bibliotekarz jest? Dobra, musimy poszukać, pokręcić się tutaj. Ten na pewno nic, bo ten jest cham. On jest przejebany. Mam wiele ważnych rzeczy na głowie. Może on? Zaklęcie na ciepło. Nie, tu jest ten. To jest Arkaneum. To musi być gdzieś tutaj. A nie, u tej kobitki też to było. Muszę ją namierzyć. Muszę ją odszukać. Ja tu mieszkam, se, nie? Ale byłem w Arkaneum, tam chłop książkami kurwa handluje. Flaszka, proszę, dawaj coś. Jakiś bosty. Jebany miód? Chcesz pracować nad czymś, co nie jest oficjalnie dozwolone? Nikogo o tym nie informuj. Powiem ci, jesteś kurwa subtelny w chuj. Jeśli potrzebujesz czegoś, czego nie możesz oficjalnie posiadać, przyjdź do mnie. Jeśli komuś wypaplasz, że ci powiedziałem, usmażę żywcem. Rozumiemy się? Dobra, nieważne. Tu na pewno się nie rozgrzejemy, spierdalamy. Nie, trzeba było kliknąć jeszcze raz i tam quest się uruchamiał. Bardzo interesujący, ale my nie wyjdziemy z tej miejscówki bez ciepłego, kurwa, kożucha albo bez tego czaru. Jest przeraźliwie zimno. I ten gość sprzedaje tylko książki. Gadałem już z nim. I nie zebranie tej kolekcji pochłonęło... Co masz na sprzedaż? Leży tu kilka rzeczy, które księgi. Nie nadawały się do mojej kolekcji. Sklep w jakimkolwiek mieście, a ty chyba nie rozumiesz, o co tu chodzi w tym wszystkim, wiesz? Być może któregoś dnia Nordowie w pełni zaakceptują. Nie możemy właśnie poruszać się z tego miasta, między miastami, ponieważ jest przeraźliwie zimno, a moja postać tego nie wytrzyma i zginie. Taki jest Feller i szukamy coś, co nam podwyższy temperaturę, żeby nasza postać nie zamarzała. Mróz cię finalnie zabija, bo ci HP spada do zera. Ale zaraz to rozkminimy. Może dobiegniemy do jakiegoś miejsca pośrodku i wiesz, zaryzykujemy, save'a walniemy. Wiesz, imersyjnie to jest zjebane, ale... O, patrz, teraz widzisz, patrz, teraz wyszło słońce i może teraz... Ruszymy po prostu teraz i uda nam się gdzieś dojść do jakiegoś ogniska, jazda. Jazda, jest dobrze, jest słońce. Czekaliśmy na pogodę. To jest kurwa RP, że musisz czekać na ten. Trzeba szybko, mapa. Dobra, Sartal, dojdziemy tutaj, tu był jakiś quest. W tą stronę idziemy, w pizdę ja. Zaraz pierdolnie śniegiem, musimy iść. Fus! Kurwa, nie to. Tak, do Wichrowego pędzimy. Musimy wykorzystać okno pogodowe. Jazda. Kurwa, i tak ten mróz spada, jebany. Tak nam spada wszystko. Tu nie ma właśnie powozu. Dobra, lecimy. Może się uda. Nie można się leczyć, kochani. Jak widzicie, moje życie nie spada... To mi nie spada jakby część mojego zdrowia, tylko łączna jego wartość. Kurwa, chyba... Może da... Nie, chyba nie da rady, ale może po drodze jakiś dom znajdziemy. Hajt penetrator przesyła 10 zł. Fotka na kondycji sprinter. Rozpalą cię do czerwoności jednym firebanem. Dobra, ja nie mam czasu gadać. Zmierzam do samotnych. Chuj mnie to. I od razu sprint. Tak się gra. Tak, on wódkę napierdala i biega. Dołącz do Legionu Cesarskiego. Kurwa, chyba da radę. Tylko żeby dróg nie popierdolić. Nie, ale nie jest aż tak zimno. Jest okej. Ale imersja, za oknem śnieg. Nie mam czasu. Nie mam kurwa, spierdalaj. Spierdalaj, nie mamy, będziemy gadać. Wilki. Nie mam czasu ich sprawdzać. Sporo tu wilków będzie w okolicy. Kurwa mać! Ale to jest dobre przejście, tak? Dobrze idę? Oby tak. Teraz lekko w lewo. Jaskinia, w jaskini jest ciepło. Jeśli byśmy znaleźli jaskinię, to byśmy mieli checkpoint. Spokojnie, nie będę bił kus. Gram imersyjnie. Chodźcie, kozy! O nie. Siemano! Smacznej wódki! Nie mam czasu na wasze spierdolone questy fabularne. Kurwa mać! Tamtą stronę. Tu będzie przesmyk. Dobrze widzę to. Widzę to dobrze z góry. Tu będzie przesmyk. Kurwa jego mać. Dobrze widzę to? Tak. Trzeba wejść w dół chyba, nie? Ale zajebiście, że to jest tak w ogóle wielkie. Siemano! Co wy? Kurwo jebana! Bomba na banie. Kończymy balet. Futrzana zbroja, spierdalamy stąd. Koza. Randomowy ten. Łupieżca.
W drogę. Nie jest aż tak zimno jeszcze, damy radę. Patrz to, widzowie. Patrzcie tą kombinację skilli. Czemu nie zginął? Kurwa, gdzie ty idziesz? Ale to... Nie, tak jest. To będzie taki... To jest ta obwodnica. Dobrze jest, widzowie. Na pierwszy rzut oka wyglądam, jakbym źle szedł. A i może źle idę, ale... Widzę chatę! Idzie śnieg. Idzie za wichura. Ale widzę chatę, widzę chatę. Buzię widzę! I miasto! Jesteśmy! O kurwa! Poczekaj! Spierdalaj! No chodź! No chodź! Jest! Viva la France! Viva la Japon! Jesteśmy! Lidia! Lidia, chodź, trzymaj na miejscu! Wdechę, ile mam miejsca? W chuj miejsca mamy. Kieł hookera. Bardziej to mnie te ształy interesują. Już nie wyciągnę. A nie, tylko trzeba natrafić. A, macie rację, przecież z pierwszej... Ej, nie wyciągnę. Dobra, jebać te ształy, przecież jestem milionerem. Zaraz se kupię, mam tyle złota. Znaczy, no mam 2500 złota, no to jest milioner. Jak za wejście do szkoły magów jest 30 golda? Jest! Dzień dobry! Kurwa, w końcu, siema! Nie jest tajemnicą, że Aretino odprawia jakiś rytuał. Próbuje wezwać Mroczne Bractwo. Ale kto go... Dobra, nieważne. Jest! Jest! W końcu! Chłop z ogonem! Haha! Ja pierdolę! No, posłuchaj. Niespecjalnie lubimy się z osobami twojego rodzaju. My chuj! Lepiej będzie, jeśli sobie pójdziesz. Dobra. Tak mi tego dnia nie spierdolić, Gostek. Kompania wschodnio-cesarska. Nieźle. Ale mam ważniejsze zadania. Jak tu wejść? Ale to była wyprawa. Kurwa, kolejne miasto odblokowane. Można wejść do tego miasta? Wow, ale miacho. To jest chyba duże miasto, co? Wow, dzień dobry. Proszę pana, może kupi pan jakieś kwiaty? Proszę. Kwiaty? No jasne, pokaż co masz. Wiele, ale może ci się spodobają. Pokaż, co tam masz. Czerwony górski kwiat i smoczy język. Ale na chuj mi to jest, masz 19 golda, co ci mogę sprzedać? Kopa chyba, spierdalaj mi stąd. Odwiedź mnie jeszcze. Chuj, gdzie mam Essa. 19 golda, ona się w handlowca bawi. Nie jałaj za mną, nie kupię twoich kwiatków. Ale sople, ciekawe czy można w nie uderzyć, one spadną i kogoś przebiją. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Co jest? List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę przyjacielem? Iść. Grupa nekromantów. Ale to jest to nie, to jest nie ten. List od przyjaciela. Znajdź tu mocy w szczyt postradanej mowy. Logan, demonstracja twojego tłum spowodował nie... Czekaj. Demonstracja twojego tłum? Spowodował niemałe zamieszanie w miejscu zwanym Zimowa Twierdza? Nie każdy cieszy się z powrotu smocznych dzieci. Ja natomiast nie mogę się doczekać, aż rozwiniesz swój talent. Skyrim potrzebuje prawdziwego bohatera. Zainteresuj się miejscem zwanym Szczyt Postradanej Mowy. Z tego co wiem, znajduje się tam tajemnicze źródło energii, które jedyne smocze dziecię jest w stanie opanować. Do chuja przyjaciel. Podejrzane. Lidia, musimy to sprawdzić! Cicero przesyła 10 złotych. Papito, dawaj mi nie questów Mrocznego Bractwa, mordko. Czekam za tebe, będzie super, jak go skończysz, będę mógł mieć swoje niewolnice w wykach. Polecam PS, chcesz może zainstalować fotowoltaikę? Mamy bardzo dobre dotacje z Unii. Dziękuję za spoilery. Staram się, żeby to wyleciało. Dziękuję za donatecika, ale nie spoilerujcie mi, no. Muszę mieć oczy otwarte. Cholerne smoki mogą na nas spaść w... A ja dwa najebałem już smoki. Dwa smoki najebałem już. No to znasz kilka zaklęć. To miało zrobić na mnie wrażenie? Tylko chciałem zagadać. Siema. Dasz mi monetę?
Talos nagradza szczodrych. O, proszę. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. A pokaż mi parę nowych sztuczek z kradzieży kieszonkowej. Mamy jakieś niecne zamiary, co? Nauczę cię. Ale to będzie kosztować. Kradzież, złoto, trener, trening. Zbieram na swoje domostwo, wiesz? Bo ty nie wyglądasz na dobrego złodzieja. Ej, kurwa, czemu skąpasz te buty? Nie patrzą na mnie. Dobra, ty lepiej od niej tyłem odejdźcie, widzowie, bo ona chuj wi. Pałac królów, odkryto. Spokojnie, tyle zadań mi się tu pojawia. Ja szukam na razie tego. Nie. Nic pan nie ma? Okej. Okay. Przykro mi. Ej, widzicie te spadki FPS-ów, czy mi się wydaje? Od kiedy jesteśmy w tym mieście? Na mojej postaci, takie dziwne. Moja praca jest dość prosta. Nie widzicie tego? Martwi za bardzo nie narzekają. No zobaczcie. Ucina troszkę. Dobra, tak czy siak mi tego nie przeszkadza. Pewnie może konsola się przegrzała, nie? To jest możliwe? Na 10-letniej gierce, kurwa? Chyba tak to jest. Ja takie coś wyczuwam, no ja to widzę. Aha, tu są ci, czekaj, przepraszam, da radę coś sprzedać? Jest, ile masz kasy? Wow! Smocze łuski, no tego nie sprzedaję, póki co, bo wiem, że z tego będzie. Ostatnio mnie XD wszyscy pisali, jak to sprzedawałem. Mi się głupio zrobiło, sprawdzimy. Może będzie chciał. Najlepszą. Na chuj to teraz piszecie, jak jeszcze nic nie sprzedałem? Kupi kostur czy nie? Kupi? Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Kurwa! Nie chcę kupić, to się pierdol, no szkurwo! A, ty się ze starym kłócisz? Siema, ej, ktoś tu w ogóle skupuje takie gadżety? Ej, no to jest to, ale ma... Ale 700 dostanę za niego. O, plecak łowcy. Udźwig zwiększony 75, łuki zadają 10%. Może to? Ale czekaj, jeszcze nie. Nie mam takiego, mam trochę inny. A, chyba mam taki sam, nie? Aha, no tak, mam taki sam. Dobrze robić to, jeśli szukasz... A, trochę tego, trochę tamtego. A, też pomyślimy, czekaj. Mikstury uzdrowienia? Czy mi się przydadzą kiedyś? Gotowany sum? Mroczne na pewno się kiedyś przyda. Przesyła 10 zł. Różne? Dzień dobry, panie Parisie. Nawiązując do poprzedniego donata, pragniemy pana zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko zabójca spec. Do spraw fotowoltaiki. Zabójca, nie, dzięki, stary. Dziewczynki, hajs, super przygodę. Prosimy zgłosić się do sanktuarium. Zabójca fotowoltaiki. Co kupimy tu? Strój? No ty nie ma nic fajnego ze stroi. Pożywienie, księgi. A, mniejsza ochrona? Zwiększa współczynnik zbroi o 40? Na przykład, i to, ja to rzucam na siebie samego, tak? I mam na zawsze tego skilla? Masz to, kurwa mać. Mikstura uzdrowienia przywraca. Myślę, że mikstura kondycji też się może przydać. Mikstura uzdrowienia. Haha, easy. A ona będzie używać tego kostura, bo ona napierdalała z niego. Ona z niego napierdalała. Wciąż tu jestem. I przyzywała jakieś stworki na tym kosturze, tak? Pamiętacie to? Była taka sytuacja. Przyzywa ducha przodków. Tak, używała go. Niech go używa, bo wtedy mamy więcej... Tak, zajebiście. Więc będzie miała kilka broni, a kiedyś go sprzedamy. Mamy 3200, nice. Przedmioty, tak. Możemy ruszać. Porozmawiać, Nira nie. Chodzą pogłoski, że masz jakieś związki z gildią złodziei. Co? Odebrano nam córkę. Nie należy zwracać zbytniej uwagi na plotki, Torbjorn. Udało ci się jednak wzbudzić moją ciekawość. Czekajcie, gildia złodziei. To zły czas dla przestępców. Wielu o nich słyszałem. Uwagę te wszystkie morderstwa. W rzeczywistości złodziejom również zdarzało się zabijać, jeśli był z tego jakiś zysk. To chcemy iść na L? A to chcemy iść na R. Akademia bardów pluje, a mroczne sractwo zwizuje. Ale ona go czasem też używa. Ciekawe, jak to jest zależne, że ona miota tymi broniami, że zmienia te bronie co chwilę, myślicie? Tak czy siak spoko. To mi na czacie wrzucę, że jakieś pojebane rzeczy. Szukają mordercy. Będę wdzięczny, jeśli nie będziesz niepokoić mojej żony. Gildia złodziei przesyła 10 zł. O. Panie Parisie, mroczne bractwo nie jest aż tak fajne. Dlatego ja nie wiem właśnie do czego iść. Tak naprawdę na ja chciałbym być... niczym nie chciałbym być. ...torów kolejowych. Gwarantujemy super ceny i piękny dom. Zapraszamy do Riften. Więcej info w kanałach. Szalom. Ale co tu... Ban Al poleciał? Co, o co chodzi? Czemu za takie zapytania? Co się stało? Jak to banują? A kto jest tu na moderacji teraz? Nie, no to pewnie ktoś sobie robi. Rozumiesz? Ktoś napisał czcionkom Ban Al, a tym pomyśleć, że to jest czcionka tutaj moderatora. Dobra. Czy twoja żona jest w żałobie? Nasza mała dziewczynka umarła niedawno. Ja topię swoje smutki w silnym miodzie.
ale nic nie jest w stanie przynieść ukojenia mojej Tovi. Szkoda. Próbowałem znaleźć amulet Arkaja, by przypomnieć mojej żonie, że nasze dziecko jest teraz z bogami, ale nie mogę żadnego znaleźć. Amulet Arkaja. Tu wiesz, kolejne miasto, kolejne jest napełnione questami, ale no jest zauważalna... no jest strata klatek, no ja to widzę, nie, może wy nie, ale ja to czuję w tym mieście. Albo już po 8 godzinach grania od Kleja mi łapie. O, tu jest git, patrzcie. Co my tu mamy do zrobienia? Chuj tu jest rzeczy. Tamci chcą cię naciągnąć, będziesz chodził w jakichś lekkich szmatach i bawił się z cyzorykami. Ta. Mamy miecze, topory, ciężkie zbroje i własnych ferii UWU. Porozmawiaj z siwobrodymi. Siwobrodzi, może z nimi się spotkamy. Tylko teraz tak, najważniejsze co... potrzebuję czegoś? No potrzebuję, w sumie powiem ci... O nie to. Potrzebuję miejsca, który opuszczę to miejsce. O. Jakaś karawana, kurwa, cosik tego. Gdzie to będzie, widzowie? Dom klanu łamaczy tarcz. O! Brzmi fajnie. Klan łamaczy tarcz. No tutaj? Ale kurwa trzeba... O, zamknięte. Nie chcą się, nie mają... Zamknięte. Wyjdź główną bramą. Kurka wodna. To prowadź ta, prawo, lewo. A tu jest Avantus. Prawo, lewo, czekaj. To jeszcze zrobimy kłeścika. Tak. Można. Rezydencja Arentino. Czyli trzeba zawrócić. Dziwki koks lutni moc. Au, 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 au. Jocie, kręca, dziękuję serdecznie. Chciałem pogadać z tym awanturnikiem, awanturisem. Kurwa mać, kręcimy się w kółko jak jebany bęben w pralce.